Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabellus, to jest kolejny odcinek Drug Dealer Simulator 2. No i proszę Państwa, ktoś to zawitał do domu, czy w domu. Moja narkotykowa dziewczyna, dzień dobry. Cześć, ale nie musisz tu siusiu robić. Nie, tu siusiu nie robimy. Jak to? A gdzie mamy kibelek? No, na balkonie. Że ja mam przez balkon sikać? No, chodź słonko, chodź tutaj, proszę bardzo. To możesz sobie wybrać nawet stronę. I teraz, ale tutaj jak będzie trudniej. Tutaj ja bym na twoim miejscu na razie, bo ty się przygotowujesz do olimpiady, to chodź tutaj. Potrenuj tu. O, zobacz. A nie, tu nie możesz. Chociaż nie ma balkonu. No nie ma balkonu, ale to można na dole, tam spróbuj dosikać do bramy, nie? A jak już dosikasz do bramy, to wtedy tutaj możesz, proszę bardzo. I jak tu wyjdziesz, to dosikaj do krawędzi tej skarpy, nie? Aha, no tak, no. Także powodzenia. Ja jako twój trener reprezentacji Polski, kuzio, tutaj w sikaniu na odległość, to wiem, co mówię, nie? Także tego. Tak, trzeba ufać trenerom. No, a jak się spiszesz, to za 8 lat wystartujesz w tym, w sztafecie. Będziecie sobie tam pałki przekazywać. Nie mogłam sobie wyobrazić, jak sztafeta w sikaniu, ale dobrze, nie wnikam. Powiesz, mi ścięło z wrażenia. Także takie rzeczy. Dobra, proszę Państwa, no generalnie, no skoro moja dziewczyna już tutaj jest, to w takim wypadku musimy podzielić się pewną, jakże zasną informacją. Kinga pochwaliła się, że widzi już wszystko. Wszystko jest naprawione. Wszystko jest naprawione i ja widziałam, bo nie grałam w tym czasie w DDS-a, ale widziałam w aktualizacjach, że się tam, no, że były nad tym prace, ale nie myślałam, że tak sprawnie to w sumie naprawią. No i generalnie warto dawać opierdol wydawcy, no bo to działa. Dokładnie. Nie, no widzę wszystko, myślę, że wszystko działa. Bo... Bardzo dobrze. No. Jeżeli chodzi, bo tu słonko, jak ciebie nie było, to ja opiekowałem się tutaj domem, sprzątałem wszystko, jak tam gdzieś pajęczyny jakieś, to przepraszam, ale no nie miałem czasu. Chciałem tylko zauważyć, że tutaj, jeżeli chodzi o nasze tuje, to no rosną, piękne są. Tak, piękne są, rosną pięknie, starałem się jak mogłem. No ja jestem dumna, o tutaj widzę, że nasz syn też dobrze sobie radzi. Adoptowany. No bo właśnie już miałem wyciągać, kurwa, bejsbola. Przecież on do mnie niepodobny jest nawet. Chociaż może z grzywki. Ale taki śniady? Czy opalony? No wiesz, to słońce nie wszystkim służy. I hola mu ciaciu, que pasa, compañero, kurwa. Sisi? Że co? Sisi? A nie znam Sisi. No si to tak po hiszpańsku. A si tak, ale Sisi to jakaś, nie wiem, La Firenda chyba. Ale nikogo tutaj nie było pod twoją nieobecność. No ja mam nadzieję. Ktoś spał w moim łóżeczku? No generalnie to ja. A. No trudno, wypierze się. Jak trudno wypierze się, kuźwa, jak to jest też i moja sypialnia tej. Ale jedno łóżko jest twoje, drugie jest moje. Słuchaj, nie widzisz, że to są tego, to tworzy łoże małżeńskie? Co, kurwa, wyobraźni nie masz? Ja rozumiem, że ktoś podpierdolił kordłę, ale... Razem z piżamą. A od kiedy ty śpisz w piżamie tutaj? W sumie racja, w ciuchach śpię. Idziemy, tak. Robimy coś. A cycki to same wyskakują. No dobrze, tak, idziemy, oczywiście, jak najbardziej. Oczywiście, że idziemy. Zobacz, ile jest zleceń. Teraz możesz już podejrzeć sobie i sobie kuźwa brać, nie? A, ja muszę zobaczyć, co ja mam w ekwipunku w ogóle. O, patrz. A, nic. A Jamal, kurna, te 14 śmiesznych ciastek. I teraz skąd my, kuźwa, mu te ciastka weźmiemy?
jak my żeśmy z Zatoki Słowian ich nie zabrali. Czy gdzie my to żeśmy mieli? Nie, na archipelagu żeśmy mieli ciastka. To tam. Ale się sprzedawałeś wszystkie? Nie. Porozdawałem. Aha. Jednym. Myślę. No ale to ile zrobić ciastka? Ciasto na chleb? Wiesz co, poczekaj. Ty się zajmij ciastkami, tam sobie pokombinuj, a ja jedną rzecz chciałbym sprawdzić. Bo tutaj, proszę państwa, podobno też jest ogarnięta kwestia... Zobaczcie, ile tu slotów jest w ogóle pododawanych. Nie było tyle w tym stole DIY. 4 sloty przecież były. Ale podobno ogarnięta jest kwestia morfiny. Wybierzmy 50 fiolek i wytwórzmy to i zobaczmy, czy one się stakują. Bo podobno już powinny, ale zobaczmy, czy to jest prawda. Prawda, słuchajcie, stakują się. Czyli jeżeli tak... To naprawili również stakowanie morfiny i ona stakowała się w ekwipunku po 30 sztuk, jeżeli dobrze pamiętam. Zobaczmy, jak będzie stakowała się tutaj. Jest to świetny pomysł, żeby dodać do takiego stołu tutaj więcej slotów, czyli generalnie dodali dodatkowe 4, w sumie jest 8, no i bardzo dobrze, bo to, co było poprzednio, no to była masakra. Pamiętacie, to ja wam sprzedawałem patent z autoklikerem do myszki. Ktoś tam inny pisał w komentarzach o modach. Ktoś jeszcze inny sobie inaczej radził. A jeszcze inni po prostu klikali każdą fiolkę. Co kto lubi, nie? Natomiast w tej chwili no, mamy to ogarnięte. Jest 21 sztuk zrobionych. Jeszcze 9. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy przy 30 przerzuci się tutaj na kolejny slocik? Myślę, że chyba tak. No ja od tego czasu nie grałem w DDS-a, ponieważ bardzo tęskniłem za moją dziewczyną, a ona przechodziła rekonwalescencję. No ale już jest moja ruchałka, rusałka. Także tak. No dobra, mamy 30, co teraz się stanie? I jest, tak, czyli stakuje się dokładnie tak jak w plecaku. Rewelacja. No i teraz można działać. Bo my sobie zapodamy ileś tam fiolek, prawda? I możemy, kuźwa, iść. To jest właśnie to. Kinia, co o tym myślisz? Tak, ale szukam, gdzie się robiło. Mi się wydawało, że ciastka się robiło w DIY, nie? Widzicie, no dziewczyna ze szpitala wróciła to głodna, nie? To ona tylko o jedzeniu. Co ona będzie teraz myślała o takich prozaicznych rzeczach jak morfina, nie? To nie moja działka. Wiesz co, w tej grze to głupio zabrzmiało w tym momencie, wiesz? No ale dobrze to, skoro tak twierdzisz. Co, dwa pokoje dalej pust. W takim razie te kilogramy, to co tu robią, to już prawie tony. No dobrze. Ty się tym zajmujesz. No to, aha, no to nie, no oczywiście. No tak, ja się zajmuję produkcją, to niewątpliwie, natomiast wiesz. Ej, ale biurko szefa dalej mieliście. My nie mamy podpisanej rozdzielności majątkowej? No. A co biurko szefa się robi się? No, wszystko mi działa poza biurkiem szefa. Jak nie działało, tak nie działa dalej. Ja rozumiem, a od kiedy to ty jesteś szefem? Ty jesteś dziewczyną szefa. Nie, odkąd ty przyszło? To znaczy, chwileczkę wrócę. Ja jestem szefem całego tego burdelu, natomiast no, ty no, z wiadomych powodów no, możesz szefować mnie. No. Dokładnie. Czyli jestem szefową szefa. Dokładnie, tak. Ej, nie, no teraz mam rozkminę. Gdzie czyli, się robiło ciastka? Czyli generalnie rzecz ujmując, proszę państwa, ja pracuję pod nią. Kija dzisiaj nieprzytomna jest. No ale dobra, proszę państwa, zapuszczamy w takim razie 150 sztuk, ponieważ tam mi zostało 5 slotów, więc niech się to robi. Wykorzystamy 750 gram morfiny i 150 fiolek. Mamy ich 960 tutaj, więc trzeba będzie do apteki ruszyć, aby to
uzupełnić. Natomiast może, bo nie wiem, może się tutaj uda jeszcze morfinkę zrobić i chyba tak właśnie, i chyba tak. Resztek morfiny nie jesteśmy w stanie tworzyć z uwagi na brak tego związku opiumowego. Byśmy musieli mak ogarnąć. Ale jeżeli... Chwileczkę. It. O, 20. Będziemy mieli 100 gramów. To tak sobie podzielimy tutaj, żeby to się robiło w jednym czasie. Żeby oczywiście mieć tego towaru więcej, bo wiadomym jest, że Kolonel jest niestety nieprzewidywalnym ciulem. Więc on może sobie za chwilę wymyśleć nie wiadomo co. Jakieś niestworzone rzeczy. I żebyśmy my nie byli w czarnej dupie, no to będziemy przygotowani na jego różne dziwne życzenia. On czasami sobie życzy kilkadziesiąt fiolek, a czasami sobie życzy 10 kartonów pakowanych. Tam, ile kija wchodziło do kartonu? 50 fiolek? Nie pamiętam. No tak, no biedastu to jeszcze nie doszło do siebie. To spokojnie. No ale ja ostatnio grałam z tobą. Później już nie grałam w DDS-a. Myślisz, że ja takie rzeczy pamiętam? Słuchaj, powiem ci tak, no jakbyś grała beze mnie, to dokładnie ta sama sytuacja, co z naszym synem w tamtym drugim pokoju, że zacząłbym wyciągać bejsbola. Także wiesz, no generalnie ja bym się trzymał już daleka od różnych takich. O, ale wiecie co, tutaj też można byłoby przykładowo podzielić to. Słuchaj, czy ja rozumiem, że ty dalej szukasz tych ciastek, tak? Nie, pojechałam po apteki. Co ty tam chciałeś? No fiolki. I możesz też puste oznaczone pudełka medyczne kupić. Dobrze. Kochanie. Ale to była ta pusta oznaczona fiolka, czy zwykłe fiolki? Nie ma czegoś. Nie, ona, bo ty jesteś w aptece w Peninsular, tak? Tak. No to na samym dole ona ma. No tak, puste oznaczone fiolki. No to bierz wszystko. A masz pieniądze? Mam. Jestem silna i niezależna. No tak, no kurczę, w sumie. Dobrze, ja idę zobaczyć, co tutaj można zrobić, bo generalnie rzecz ujmując, to my byśmy potrzebowali... Ile tu się jeszcze cholera będzie suszyło? Widzisz, przez to, że ja tutaj w domu też nie bywałem, bo ciebie nie było. Bo teraz trzeba czekać do ustrania śmierci, aż to wyrośnie, kuźwa, ja maku potrzebuję. Dobra, chyba, że zrobilibyśmy ciut inaczej. Gdzie my mamy opium, bo... Może mamy jakieś zapasy tutaj. A tam w sejfach na górze nie ma? No właśnie tu przyszedłem, nie? Chcę zobaczyć, czy tutaj coś jeszcze jest, czy... O, morfina. Ty patrz, kuźwa, 2 kilo morfiny tutaj leży. Powiem ci. Chcesz paczkę nasion maku? No ale... To nie chodzi o to, że ja nasion nie mam, bo mam nasienie. Rozumiem. Tylko naczynia nie mam. Bo gdzieś pojechałem. Spokojnie. No, nasiona tu są. Chyba, poczekaj chwilę. Poczekaj tam. Stój tam, gdzie stoisz. A ja tam, gdzie stoję. Nie no, 640 gram... Wiesz co, dobra, a ile tam jest do kupienia? 8. 8 gram? Nie, 8 słoików po 100 gram. Paczka nasion maku. Czyli 800 gram. Dobra, to weź. Dobrze, ale muszę czekiem zapłacić. Dobrze. O kurna, a amoniak mogłabyś kupić? A mogę. Ile wlezie? Jak to się stało, że ja się wypultałem ze wszystkiego tutaj? Amoniak. Dobra. Dobra, mamy 2 kilo opium tutaj, to nastawia, niech się robi, bo 6 minut zanim Kinga tutaj przytacha te wszystkie rzeczy, to się zdąży troszeczkę tam wytworzyć.
w przeciwnym wypadku, no to co my zrobimy? No, nic, ale 2 kilo morfiny, kuźwa, na górze. Kiedy to się wyprodukowało, ty? Nie wiem, ale ci kupuję taką większą ilość amoniaku. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Na godzinę wystarczy. Co tu się wydarzyło? Aha, bo tu nie mogę zapłacić tym czekiem. A gdzie jesteś? W aptece. No to zaraz się wrócę, przywiozę ci to, co kupiłam i... Dobra. Wrócę. I tak mnie trochę przyciążyło. No tak, no... Wiesz, no po tych różnych kontuzjach to ty nie powinnaś dźwigać, także nie wiem, może jeszcze aceton dobierz. Ja tu dźwigam, wiesz, na ciasteczka trochę rzeczy. A to by, ha, jednak będziesz piekła? No będę piekła, jak znajdę, gdzie to się robiło. Proszę państwa, ja wiedziałem, że ona tego nie odpuści. Ja, słuchajcie, czułem to wszędzie, wszędzie. W kościach? Wiesz co, pamiętasz na live'ie, co żeś powiedziała o złamaniach? Napisała? Tak. To tam to poczułem. Boże. No, także... Żeby nie było, nie? Dobra. Cukru ci kupiłam. O, dziękuję ci uprzejmie. Jaka ty kochana jesteś. To na amoniak też rozpakuje, nie? No dobrze, dobrze. No. O, mak ci rozpakowałam, czyli to nie były nasiona. Nie, no były nasiona. Tu masz 1,5 kilograma nasion. Ale gdzie? W magazynie substancji. Ty na pewno spojrzałaś... To na co ja patrzyłem? Nasiona maku. W magazynie kilogram? Substancji. Tak, na sam dół zjedź. A ty już rozpakowałaś te, które przytachałaś? Tak. A, to dlatego. Bo jak ja patrzyłem, to było 600 coś. Masz, czekaj. Ale co? Tomasz i Tomasz. Słuchaj, ty dzisiaj sobie grabisz. Jak nie kuźwa nasz syn, który do mnie podobny jest tylko z grzywki, to potem wiesz, że sama nie grałaś, bo jakbyś grała, to bym się wkurzył. To teraz jakiś Tomasz. Tomasz to nasz syn. Uważaj. No Tomek tam na dole siedzi, ale on nie lubi Tomek, woli Tomasz. Aha, rozumiem. Ty kuźwa, a ile ja wtedy miałem promili w wydychanym powietrzu, jak mu imię nadawałem razem z tobą? I dlaczego mnie nie powstrzymałaś? Miałam pewnie tyle samo promili, co ty. A, no to, no właśnie, a to widzicie państwo. Jak ja mam wypłacić pieniądze z tego? Biznes narkotykowy, rodzina alkoholików, kurwa, to jest po prostu, grzmocą się kuźwa jak króliki. Tomaszów jakiś tam robią. Rodzina Adamsów, jednym słowem. Ty, a wyobraź sobie... O nie, dobra. No? Nie, już nic. Nic nie zaszło. Chciałeś mnie pierdzielić. Nie, ciekawostkę ci chciałem sprzedać, ale to nie byłaś ty. Czemu to się pali? Co się pali? Boże, czy ty pojechałeś z samochodem gdzieś? Pojechałem z samochodem gdzieś i tylko odjechałem, kuźwa, a ty już żeś dom podpaliła? Nie, bo jak teleportujesz się samochodem, to są takie płomienie i ja akurat wychodziłam, wiesz, z domu i patrzę, że się pali, nie? Jezu, tak martwiłaś się o mnie? Sobie. Martwiłam się o willę, wiesz, ile ona kosztowała? Ewidentnie pchasz się w gips. Już jestem w gipsie. Także nie, żeby coś. Widzicie, proszę państwa, nawet nie mam mi czym zagrozić, no.
jeszcze zaraz mnie oskarżą o przemoc w domu. Nie, to tylko pewien sklep mogę oskarżyć o przemoc. Co mówisz? W którym się wywaliłam. Aha. Wierzę, no, biedna kochana chodzi na zakupy, kuźwa. I jeszcze dodatkowo, kuźwa, sklep ją napada, nie? W ogóle. No, takie życie niestety. No. Kajżeś ty pojechał? Na stację. A, dobrze. I jeszcze są apteki tutaj. Chciałbym coś kupić. Kurwa, ty. No akurat na stację pojechałem, gdzie paliwa nie ma. Ty. Ja ci dam friend, kuźwa, benzynę dawaj tu. Ja w kurczaczku, to ile zostało paliwa? No, prawie full. Wiem, że nie jeździłem. Grzeczny Pabellus. Grzeczny. No. Dobrze, po nagraniu coś dostanę, tak? Ciekawe. Tak. Bardzo dobrze, dziękuję. Lepę. Ale wiesz co, Paweł? Tak teraz ogarnęłam, że wcześniej miałam zamgloną mapę przed tą aktualizacją. I nie miałam żadnych ikonek, nie? Mhm. Że jak ty coś odkryłeś, to ja tego nie widziałam. A no teraz mam wszystkie sklepy poodkrywane, wszystkie... No parkingi to wiadomo. No widzisz. Słonko ty moje wiecznie zamglone. Tak to Pabellusek ci zrobił, nie? No, żeby to jeszcze twoja zasługa była. Ty wiesz, że my mamy 22 minuty nagrania, kuźwa, i tylko pierdolimy kotka za pomocą młotka? Ale się widzowie ucieszą. Bardzo... No to nie moja wina. Bardzo efektywny czas. Znaczy, bardzo efektywnie czas wykorzystaliśmy. Ale to ty się rozgadałeś na początku. Ja się pytałam, czy robimy coś normalnego, w sensie jakiegoś kreatywnego, coś ten. A ty tam sobie coś tam opowiadałeś. Nie moja wina. Idziemy do łóżka? Nie. Szkoda. Nocy jeszcze nie ma. Znaczy, już jest po 21, także wiesz, no, chodź, pójdziemy. Chodź, prześpimy się. Mhm. O, chodź, chodź, chodź. Nie. Widzisz. Nie od razu, że głowa boli, że coś tam. Gdzie mój... Co znowu? Moje od ścian, moje od okna, idź se tam. Kurwa, jeszcze... Idź se tam. Ja pierdzielę, ty. Ale ja tu twój zapach miałem. Jak cię nie było, to ja sobie tu spałem. Przyzwyczaiłem się. Jezu, jeszcze zapierdział mi pościel, której nawet tu nie ma. Ty ciesz się, że się nie zesrałem. No wiadomo. No wiadomo, bo plam też nie ma. Tak jak tej pościeli. Pozbyłem się dowodów. Masz amoniaku jeszcze. Już, wszystko. Spokojnie, spokojnie. To ty jesteś tutaj mistrzynią olimpijską w sikaniu na odległość, także spokojnie z tym amoniakiem. Nie szalej. Nie rób siary. Ej, a co nie jest potrzebne w magazynie substancji? Bo jestem ciekawa, co się stanie, jak się kliknie usuń. Kuźwa, a mogłabyś potrenować to gdzie indziej? Błagam cię. Apeluję do ciebie, kobieta. No ale jest szansa, że to się w ekwipunku od razu pojawi. Słuchaj, szansa jest również na to, że po drugiej stronie domu jest klif. Więc ja nigdy nie widziałem, jak kobiety latają z takich wysokości. Wiesz, możemy przetestować? Nie. No. To... Nie chcę ciastka. Dobrze, zaraz ci piguski jakieś, kuźwa, skombinuję, ale... Trzeba do kolonela na dziewiątą, bo Dueño del Mar jest umówiony, no zróbmy chociaż jeden biznes, kuźwa, on i tak ciul za mało zamówił, bo
tylko 33 fiolki. Dobrze, a weź jeszcze otwórz sklep meblowy. W sensie spacją. A czy ty nie możesz? Nie, ale chodzi o to, że się też zmienił wygląd. Tylko nie wiem, czy ty to już widziałeś. A nie, to nie widziałem. A to rzeczywiście, tak, fajnie. Tylko, że wiesz co, podobał mi się ten poprzedni, bo przynajmniej widziałem większe te ikonki tutaj, ale to rzeczywiście. No ale dobra, no niech będzie. No dobrze, niech będzie. Już. Zadowolona? Tak. A kocha smetankę? Się... Paweł! No co, ja tutaj, kurwa, urabiałem się po łokcie, kurwa, babram się w tych różnych narkotykach płynnych, stałych. I kuchenki nawet mi nie kupił. Nawet mi kuchenki nie kupiłeś, taki jesteś. Kurwa, zobacz, masz tutaj tyle najwyższej klasy sprzętu niskiej jakości. Kurwa, mało ci? Mało? Nie, bo tu się nigdzie ciastek nie da robić. Dobrze, wybierz sobie pomieszczenie, w którym chcesz mieć kuchnię, kurwa. Na dole. No, zawsze na dole są kuchnie, pamiętaj. Ale tu nie ma piwnicy. Ale widziałeś kiedyś dom, gdzie kuchnia jest w piwnicy? Czy może ktoś tak mówi? Ja pierdzielę, ty. Ja sobie sama tu kuchnię. Wiesz co, ja ci powiem, kurwa... Wiesz co ci powiem? Wiesz co ci powiem? No właśnie. Co? Nic. Tak myślałam. Jadę na spotkanie z klientem. Dobrze, jedź. Kuźwa. Gdzie on w ogóle jest umówiony, ty, bo zapomniałem z tego wszystkiego, ty... O, Dwayne Del Mar, no właśnie. Jest. Są ciastka. Bo on ma bulimię. Jest bochenek chleba. Jeszcze powie, że ją głodzę. A tyle cukru pudru zrobiłem, kurwa. Boże, niechżeż on już, kuźwa, przylezie na to spotkanie, ty. Nie wytrzymie, ty. Gdzie ty żeś się ciulu? O, masz. No tam to jeszcze go nie było, ty. Dobra, musimy, proszę państwa, tutaj podjechać. Bierzmy sedana. No i dobrze, no i zaparkujmy. O, brychu tu, kuźwa, został, ty. I popatrz. A czy to będzie w porcie, czy to gdzie będzie? Czy... Czego się zbierasz? Co się znalazło? Podpalona trawa wygląda pięknie. Słuchaj, to wygląda tak jak... bo ja dbam o to, żeby nie trzeba było kosić. Ale to wygląda tak, w sensie to był zamysł taki chyba przez twórców wymyślony. No. Że wiesz, że ty ruszasz tak szybko, że aż ci trawę podpala, nie? Bo jakby przed tobą się taki słup ognia robi. To wygląda komicznie. No i widzisz. Można, można. Dobra, słuchajcie. Ogarniamy tutaj temat tego biznesu. Hmm, 316 800 raptem. No, jeszcze mi Amigo, kurwa, będzie tu pierdolił. Kochanie, zarobiłem na ciucierki. Jestem dumna. I blada. Jakąś panienkę tu mam w porcie, to ją poczęstuję, czy zależy, co ona chce. Opium. O, masz, kuźwa. No gorzej wybrać nie mogłeś, dziecko. Ale dobra, no masz, no. No. Jeszcze dorabiam na boku, kinia. Cudownie. Bo zależy, na którym boku się położę. Nie wiem, może... Na prawym czy lewym? A na którym chcesz dzisiaj? Tyłem do mnie. Chociaż nie, bo tam... Czy wiesz co, no widzę, że lubisz takie zabawy. Ale pamiętaj o tym, że to wiesz. Ty śpisz koło okna, jak cię zdmuchnie, to... No właśnie, tego się boję. No dobrze. Dobrze. Wracam do domu. Cudownie. O,
Kuźwa, jaki entuzjazm. Drodzy Państwo, po prostu wraca kobieta. Wraca kobieta po długiej nieobecności. No. No i jest. Także widać, że tego. Nawet nie wiedziałem, kuźwa, że tego, że mam syna, no. Cześć, Tomek. Wróciłem. Tatuś wrócił. Tak, także tak. Jezu, ja zapomniałam, że my go Tomek nazywaliśmy i ty mówisz, cześć Tomek, a ja takie, ale jaki to? Mamusia, kuźwa, nie? Za dużo śmiesznych ciastek, kochanie. No, także. No, a no mówili, nie podjadaj towaru. No to jest podstawa. No i co, proszę Państwa, no myślę, że tym pozytywnym akcentem my się pożegnamy. Także dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Kiniu, dzięki wielkie. Fajnie, że wróciłaś. Dziękuję. Trzymajcie się. Zaproszenie. Nie lej w domu. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.